Wasze zdrowie pije, siadajcie. Siadajcie i czytamy. Dzisiaj dla odmiany taką mam fantazję. Trzy rzeczy. Wydarzyły się trzy rzeczy w świecie nauki. Po pierwsze, myszy widzą w podczerwieni. I wy też możecie widzieć w podczerwieni, jeżeli zgodzicie się na małą operację, wstrzyknięcie podsiadkówkowe takiej zawiesiny nanoanten, dzięki którym można widzieć w podczerwieni. Dwa, atmosfera ziemska sięga aż do Księżyca. Cieniutka wodorowa atmosfera, ale jednak atmosfera ziemska, aż do Księżyca. Trzy, drożdże produkują kanabinoidy, jeżeli je do tego zmusimy oczywiście. Normalne kanabinoidy, takie jakie są w konopiach, część z nich psychoaktywne, część nie, ale wszystkie z zastosowaniami medycznymi. I o to tu chodzi, o zastosowania medyczne. Więc zmusiliśmy drożdże, żeby dla nas produkowały te związki. Siadamy i czytamy. Ludzie nie widzą promieniowania podczerwonego, prawda? No, wynika to po prostu z definicji. Światło widzialne to właśnie to, które widzimy. Jest to fragment całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego przypadającego na długość fali gdzieś pomiędzy 350 a 700, może 750 nanometrów. Zakres przypadający bezpośrednio ponad światłem widzialnym to właśnie podczerwień. W świecie zwierząt są przypadki, tak się przynajmniej mówi, widzenia podczerwieni. Nie zawsze jest to prawda. Typowy przypadek to grzechotniki, niektóre inne gatunki węży albo niektóre nietoperze, o których mówi się czasami, że widzą podczerwień. Nie jest to do końca prawdą. Ciało ludzkie lub każdy inny obiekt o tej temperaturze rzeczywiście emituje promieniowanie termiczne, przypadające na zakres podczerwieni. A zwierzęta, które właśnie wymówiłem, reagują na ciepło ludzkie lub innych kręgowców. Tak naprawdę organy za to odpowiedzialne, takie niewielkie wgłębienia znajdujące się na głowie, są to termoreceptory, czyli reagują na ciepło, nie są to fotoreceptory. Są natomiast przypadki, kiedy naprawdę znajdują się w danym zwierzęciu, w oku, fotoreceptory reagujące na światło podczerwone. Świetnym przypadkiem tego są ustonogi, niewielkie skorupiaki posiadające jeden z najbardziej zaawansowanych aparatów wzrokowych w całym Królestwie Zwierząt. Obok innych wspaniałych ciekawości budowy aparatu optycznego ustonogów posiadają one aż 12 różnych fotoreceptorów, podczas gdy człowiek dla porównania posiada ich w swoich czopkach zaledwie 3. Niektóre z tych fotoreceptorów u ustonogów rzeczywiście reagują na promieniowanie podczerwone. Dzisiaj opowiem o czymś troszeczkę innym, o poszerzeniu możliwości widzenia promieniowania aż na zakres podczerwony u myszy metodą nanotechnologii. No więc, myszy. Oczywiście, że myszy. Najpierw trzeba wszystko na myszkach przetestować. Więc tym razem, co tu się dzieje? Jak już mówiłem wcześniej, normalna granica i dla ludzi, i dla myszy to jest około 700 nanometrów. Światła o dłuższej, o większej długości fali po prostu nie widzimy. Więc co można zrobić? No, nanotechnologia, proszę Państwa. Tutaj cała jakby technologia polegała na tym, że wytworzono nanocząstki wielkości około 40 nanometrów, czyli rzeczywiście to jest nanoskala. 40 nanometrów to jest, wiecie, to jest kilkaset długości międzyatomowych, czyli to jest naprawdę no, struktura w skali atomowej. Tak malutka, że jeżeli się zobaczy tkankę oka, czy to ludzkiego, czy mysiego, siatkówkę oka, to te czopki i pręciki, one dosłownie mogą być oblepione tymi nanocząsteczkami. To jest jak taki piasek oblepiający te cząsteczki, zaraz to pokażę. I co się znajduje w takiej cząsteczce? One są kuliste z grubsza. No na zdjęciu z mikroskopu elektronowego nie przedstawiają się może zbyt ekscytująco. To są te takie małe po prostu kuleczki. Więc to mamy powiedzmy sobie zdjęcie. No, małe kuleczki. Teraz co się w takiej kuleczce kryje? W samym środku kryje się rdzeń i to on dokonuje zamiany światła podczerwonego na widzialne. W tym wypadku fotony o długości fali, tam chyba było 880, na szczęście mam notatki, żebym nie musiał tego w artykule szukać, 980 nanometrów. Takie fotony są zamieniane na jeden foton o długości fali 530 nanometrów. To jest zjawisko fizyczne, które się nazywa konwersja w górę. Up conversion, czyli konwersja w sensie konwersja fotonów. Tam w środku jest związek chemiczny, zawiera
pierwiastki ziem rzadkich. To jest fluor eksodu z taką domieszką. Nie wiem, czy kochacie tablicę Mendelejewa tak bardzo jak ja. Ja głównie ze względów językowych. Mianowicie mnie fascynują te wszystkie pierwiastki na dole, o których nikt nigdy nie słyszał. I ziemie, pierwiastki ziem rzadkich, to są tamte na dole, każdzie lantanowce, aktynowce. Tam są te wszystkie najpiękniejsze pierwiastki. Tam jest prazeodym, tam jest lutet, tam jest erb, iterb i te wszystkie inne, o których pewnie się nie słyszy na co dzień. Tutaj znalazły swoje zastosowanie. W końcu, tak? Jedno z zastosowań, jeżeli się do takiego fluorku sodu domiesza odrobinkę iterbu i erbu, to okazuje się, że to wykazuje to zjawisko konwersji w górę, czyli zamienia fotony, ten kryształek zamienia fotony podczerwone, kilka fotonów to jest pompowane i upuszcza foton widzialny. Nawiasem mówiąc, poszukałem, bo jestem nienormalny, poszukałem, ile jest iterbu w skorupie ziemskiej, czyli no, gdzie ten iterb występuje. Wiecie, rozpuszczone są te atomy tu i ówdzie w skałach. 2 mikrogramy na 1 gram typowej skorupy ziemskiej, to w takich podręcznikach geologii znalazłem, co oznacza, że w 500 tonach skały, przeciętnej skały skorupy ziemskiej, znajduje się 1 gram iterbu, co z kolei oznacza, ja to też policzyłem, że wyobraźcie sobie 200 metrów sześciennych piaskowca, czyli kubik metr na metr na metr piaskowca, 200 takich, jakby to przemielić i wydobyć wszystkie atomy iterbu, to mielibyśmy 1 gram iterbu. Ok, przewijamy. Czyli mamy te nanocząstki, mamy rdzeń, który dokonuje tej konwersji i teraz on jest powleczony już strukturą białkową, po to, żeby to się łączyło z tymi czubkami i pędzikami. Czyli mamy ten rdzeń, który dokonuje konwersji, trafia do niego światło podczerwone, emitowane jest światło widzialne, 530 nanometrów, to jest takie żółtawo-zielonkawe, tak? I teraz to jest powlekane taką białkową powłoką, czyli jest taka skorupa wokół tego rdzenia, po to, żeby to się zechciało przyłączać do czubków i pędzików. Konkretnie tam jest białko konkanawalina. Konkanawalina się nazywa białko, które wykazuje powinowactwo do powierzchni czopków i pędzików. Więc mamy tego typu rdzenie, robi się z nich zawiesinę, bierze się strzykawkę, wstrzykuje się myszką pod siatkówkę. Nie wiedziałem tego, przyznam się szczerze, że się wstrzykuje, zastrzyki podsiatkówkowe. Tutaj mamy ilustrację pokazującą, jak to się dzieje, ale ja specjalnie dla Was to powiększyłem, żebyście mogli podziwiać te piękne rysunki. Tu mamy myszkę, strzykawkę, tutaj mamy te nanocząstki w zawiesinie, wstrzykiwane pod siatkówkę oka i tam tu mamy normalny pręcik powleczony tymi nanocząstkami i kiedy pada światło NIR, to jest bliska podczerwień, no to ono w tych jest zamieniane na światło widzialne i te czopki i pręciki normalnie reagują w tym momencie już na to światło widzialne emitowane przez te nanocząstki i sygnał leci dalej normalnie. Myszka nawet nie wie, że coś jej się przydarzyło, czyli pyk, cała siatkówka powleczona i potem to już działa normalnie, czyli z punktu widzenia użytkownika takich nanocząsteczek wszystko wygląda tak jakby było zielonkawo, czyli to co świeci w podczerwieni mnie, człowiekowi, wydawałoby się żółtawo-zielonkawe na tej zasadzie. No i oczywiście sprawdzali, czy to działa, czyli przede wszystkim, czy się udała operacja, czyli czy nie ma jakichś wylewów, czy nie ma jakichś krwotoków, czy jakaś katarakta nie zrobiła, czy nie ma jakichś tam zaburzeń pigmentacji w tej siatkówce. Nie, wszystko jest ok. Zdrowe myszki po 2 tygodniach full zaleczone. No i szereg eksperymentów. Bateria eksperymentów, żeby sprawdzić, czy one naprawdę widzą w podczerwieni. No najprostszy test, jak to sprawdzić? Bierze się laser podczerwony, 980 nanometrów i świeci się w oko. Oczywiście tak dobrany, żeby nie oślepić myszki, bo powinien wystąpić tak zwany odruch źreniczny. Czyli mamy ciemne pomieszczenie, rozszerzone źrenice, świeci się światełkiem, to się też ludziom sprawdza, czy jakieś nie mają urazu neurologicznego. No i normalnie jak się człowiekowi albo myszce poświeci laserem 980 nanometrów, to on nic nie widzi. No, takiego nie widzielibyśmy nawet, że tam jest jakiś promień laserowy. Tymczasem źrenica się zwęża, czyli reaguje to tak jak na światło. Dalej, zachowanie myszki, czyli myszki normalnie preferują niezbyt silnie oświetlone przestrzenie, więc dano im do wyboru na przykład przestrzeń zalaną światłem podczerwonym. I normalne myszki mogą tam siedzieć, dopóki jest ciemno w świetle widzialnym, to myszki chętnie tam siedzą, nie mają z tym żadnego problemu. Tymczasem te myszki z dodatkowymi nanocząsteczkami wokół nie chciały tam siedzieć, bo dla nich tam było jasno. Ostatnią rzecz, którą testowali, to był już taki eksperyment na uczenie, na rozpoznawanie kształtów, gdzie były kształty geometryczne
część tego kształtu była światłem widzialnym, część tego kształtu była światłem podczerwonym, po to, żeby sprawdzić, czy potrafią jednocześnie, jakby jednocześnie posługiwać się informacją ze światła widzialnego i ze światła podczerwonego, czyli żeby sprawdzić, czy nie następuje zablokowanie sygnału, czyli w momencie, kiedy te receptory przewodzą informację od światła podczerwonego, przestaje być przewodzona informacja od światła widzialnego. Okazuje się, że tak nie jest. Czyli taka myszka może jednocześnie korzystać z obu źródeł informacji, co też jest bardzo ważne, no bo szkoda by było, gdyby odbieranie światła podczerwonego nas na tyle oślepiało, że nie widzielibyśmy nic innego. A tutaj okazuje się, że myszki sobie z tym radzą, czyli przetwarzają ten sygnał. No i tyle. Jakby jest to na tyle proste. Czyli tak, tu, w tym wypadku zwykle jak się coś robi na myszkach, nie wiem, uleczy się jakiś nowotwór na myszce, to potem jest całe lata kombinowania, co z tym zrobić, żeby to zastosować w przypadku ludzkim. Tak szczerze mówiąc, i oni to sugerują pośrednio, to jest gotowe. Można by wziąć tę strzykawkę, wstrzyknąć człowiekowi pod siatkówkę i on by widział w podczerwieni. Bo biochemia powierzchni czopków i pręcików jest taka sama u myszki i u człowieka de facto. Znaczy to by też wykazywało powinowactwo. Tam zjawisko fizyczne to samo. Więc ogólnie rzecz biorąc, to by się dało zrobić, tylko teraz no, nie ma tutaj żadnego przepisu, jak to odwrócić. Czyli w momencie, w którym już by jakiś pierwszy odważny wstrzyknął sobie to do oka i uzyskałby możliwość widzenia w podczerwieni, no to nie da się oskrobać tych czopków i pręcików nożykiem z tych nanocząstek i jakby wyleczenie. To jest działanie w jedną stronę, więc trzeba będzie wymyślić, jak to cofać, a na razie no, to jest droga w jedną stronę. Stąd są oczywiście pewne problemy, takie na przykład, na co zwracają uwagę autorzy, że ciało ludzkie czy ciało mysie samo emituje promieniowanie podczerwone, w związku z czym cały czas byśmy widzieli takie jarzenie żółto-zielone od naszego własnego promieniowania. Dużo szumu było, tak? Natomiast jakie są tego zastosowania? No cóż, autorzy też nie przebierają w słowach, piszą wprost military applications. Security and military applications. Także sami ruszcie wyobraźnią. To jest jedna z tych rzeczy, w których przyszłość, i to przyszłość troszeczkę przerażająca. Sam zastrzyk w oko jest jak dla mnie trochę przerażający. I to nie do ciała szklistego, tylko pod siatkówkę. Ale jeszcze, no, zastosowania militarne. Takie czasy mamy. Takie czasy nastały dla myszy i ludzi. Gdy przyjrzeć się typowemu diagramowi budowy atmosfery ziemskiej, to powyżej tych wszystkich warstw niskich, gdzie mamy zawsze narysowane chmury, balony i wszystko inne, zaczyna się ta tajemnicza egzosfera, która zwykle nie ma górnej granicy, bo tak naprawdę nie ma ona rzeczywiście jasno zarysowanej górnej granicy. Od lat trwają dyskusje na temat tego, jak daleko ona się rozprzestrzenia. Istnieją bardzo nieliczne zdjęcia przedstawiające egzosferę, dlatego że nie da się jej sfotografować przy pomocy zwykłego aparatu fotograficznego. Istnieje jedno bardzo słynne zdjęcie wykonane przez załogę misji Apollo 16, kiedy znajdowała się na Księżycu i wykonała zdjęcie naszej planety w świetle ultrafioletowym. Przez długie lata trzeba było się odwoływać stale do tego tylko jednego biednego zdjęcia. Dzisiaj opowiem o artykule napisanym przez ludzi, którzy postanowili przeczesać wszystkie dostępne zdjęcia zrobione w paśmie ultrafioletowym, na których mogła się przedstawić ziemska egzosfera. Okazało się, że jest ona znacznie, znacznie większa niż wydawało się to wcześniej. No więc gdzie się kończy atmosfera ziemska? To jest trochę takie pytanie, które się kiedyś w dawnych czasach określało jako paradoks łysego. Może kojarzycie ze starożytnej Grecji, kiedy człowiek zaczyna być łysy, gdyby mi tak zacząć wyrywać włosy po jednym, już pomijając moje zakola, to kiedy stałbym się łysy? To się nazywa paradoks łysego. Czy 3 włosy to łysy, czy 270 włosów to łysy? Więc z atmosferą jest trochę tak, gdzie ona się kończy? Są różne symboliczne granice i oni do nich nawiązują w artykule. Na przykład jest tak zwana linia Kármána. Linia Kármána to jest symboliczna granica, która też jest trochę jakby granicą prawną, oddzielającą przestrzeń powietrzną od przestrzeni kosmicznej. Wymyślił to wszystko, opowiem, bo to jest bardzo fajna historia, świetny fizyk, bardzo ciekawa postać, Theodor von Kármán. Von Kármán był też przy okazji takim trochę wizjonerem i on miał ideę następującą, że na pewnej wysokości nad Ziemią samolot nie może lecieć dzięki sile nośnej, czyli nie wystarcza mu siły nośnej, bo siła nośna polega tak naprawdę na odpychaniu się od powietrza, więc jest coraz rzadziej i rzadziej, więc na pewnej wysokości już nie działa siła nośna. I on mówił, aha, to jest granica pomiędzy aeronautyką a kosmonautyką. I do dzisiaj się mówi, że ktokolwiek przekroczył linię Kármána, ten jest kosmonautą.
przyznaje się konwencjonalnie, że jest na wysokości 100 km, bo gdzieś na tej wysokości to już przestaje być powietrze. A Kalman miał do tego bardzo fajną taką ideologię za tym, bo mówił tak, jak sobie wyobrazimy Ziemię, to do wysokości 100 metrów to mamy przestrzenie powietrzne danych krajów. Przestrzeń powietrzna Stanów Zjednoczonych, przestrzeń powietrzna Rosji, przestrzeń powietrzna tam, nie wiem, Mongolii dalej. Ale ponad 100 kilometrami to już nie jest przestrzeń powietrzna danego kraju, tylko wolna przestrzeń kosmiczna, która należy do każdego. Aha, no, więc to wszystko się dzieje w wolnej przestrzeni kosmicznej. Ona nie należy do nikogo. Należy do kosmosu. Więc na tej wysokości, co się dzieje, znowu schodzimy na Ziemię, wbrew pozorom, cząsteczki typu H2O, cząsteczki typu CH4, czyli leciutkie cząsteczki woda, metan, gubią atomy wodoru. Promieniowanie słoneczne wybija atomy wodoru, te atomy wodoru i one odlatują. One, tam jest za rzadko, żeby się zderzały, żeby się uporządkowały, one po prostu lecą po tych trajektoriach takich eliptycznych. I teraz one są uwiewane przez wiatr słoneczny. Jak je wykryć? No, na szczęście mamy takie coś, że taki atom wodoru oddziałuje z promieniowaniem ultrafioletowym. To jest taka konkretna długość fali, się nazywa Lyman alfa. Promieniowanie Lyman alfa, 120 nanometrów, czyli leci taki foton ze Słońca, jest jakby rozproszony na tym atomie wodoru i leci gdzieś, gdzie może zostać zarejestrowane. Czyli w pewnym sensie te atomy wodoru stają się wtórnym źródłem tych fotonów ultrafioletowych. I ci ludzie tak naprawdę, co oni zrobili, to przeglądali wszystkie zdjęcia w ultrafiolecie robione od lat 50. zdjęcia przestrzeni kosmicznej robione jak najdalej, czyli z jak największej odległości w poszukiwaniu tej naszej egzosfery. Po prostu przeglądali zdjęcia w dużym uproszczeniu. Więc zaczynają od zdjęć z lat 50., potem zdjęcia z Apollo, gdzieś znaleźli fajne, mówią, o, piękne zdjęcie, znaleźliśmy sonda Hayabusa, która leciała parę lat temu, japońska sonda w kierunku asteroidy Itokawa, cyknęła takie zdjęcie w ultrafiolecie, o, się świetnie nadaje. W końcu uparli się na takie zdjęcia z satelity SOHO, to jest obserwatorium słoneczne, misja ESA NASA, czyli europejsko-amerykańska, i tam jest parę zdjęć w ultrafiolecie, które się nadają. Krótko mówiąc, tak, znaleźli to, zobaczyli ten ogon. Sięga on dalej niż Księżyc, czyli no, to się liczy w jednostkach promienia Ziemi. 60 promieni Ziemi to jest Księżyc mniej więcej, do aż do 100 promieni Ziemi jest ten rzadki ogon wodorowy. No i tyle w zasadzie, tak? Czy to ma jakieś zastosowania praktyczne tu i ówdzie? Na przykład oni mówią tak, jeżeli na Księżycu założymy obserwatorium, to trzeba się liczyć z tym, że tam będzie to tło ultrafioletowe pochodzące od tego ogona naszego. Czyli nie było wiadomo dotychczas, że Księżyc przechodzi przez naszą atmosferę, przez naszą egzosferę. Trzeba to będzie brać pod uwagę. Oni tam podają taki czynnik korekcyjny. No niezbyt ekscytujące rzeczy. To jest typowy przykład po prostu wygrzebywania pewnych informacji o bardzo trudno dającym się zaobserwować zjawisku fizycznym, po prostu przeglądali te zdjęcia w poszukiwaniu jakichś śladów po tym. No i to jest oczywiście kolejna cegiełka do naszej wiedzy o wolnej przestrzeni kosmicznej. Kanabinoidy to organiczne związki mające jedną cechę wspólną. Reagują one z grupą receptorów w ludzkim mózgu, tak zwanymi receptorami kanabinoidowymi. Poza tym mają jednak czasami niewiele cech wspólnych. Jest to grupa wydzielana ze względów farmakologicznych, ale niekoniecznie chemicznych. Tak czy inaczej reagują one z ludzkim ośrodkowym układem nerwowym. Najsłynniejszym przykładem takiej reakcji jest psychoaktywne działanie suszu z konopi indyjskich, czyli marihuany. Dzisiaj będę jednak mówił o zastosowaniach medycznych. Kanabinoidy reagują z ludzkim mózgiem na wiele sposobów. Typowe trzy zastosowania to: po pierwsze, łagodzenie negatywnych objawów chemioterapii, takich jak mdłości i wymioty. Po drugie, leczenie anoreksji towarzyszącej np. AIDS poprzez pobudzenie apetytu. Po trzecie, leczenie chronicznego bólu. Istnieje więc wiele powodów, aby badać kanabinoidy ze względów medycznych i dzisiaj w mniej więcej 50 krajach świata legalne jest ich stosowanie. Jest jednak problem, taki mianowicie, że hodowanie tej rośliny jest w wielu krajach zakazane. Dzisiaj opowiem o artykule, w którym udało się metodą biotechnologii skłonić drożdże, aby produkowały w swoich komórkach wybrane kanabinoidy. No okej. Skoro już wiemy, że świat medyczny potrzebuje kanabinoidów, jak je uzyskać? Autorzy posłużyli się zmodyfikowanymi genetycznie drożdżami. Drożdże to jest ogólnie rzecz biorąc organizm modelowy biologii. Komórka drożdży, Saccharomyces, jest świetnie znana, więc jest idealnym laboratorium badawczym na tego typu okazje. Natomiast po co w ogóle się w to bawić? No więc oni zaczynają, jak każdy porządny naukowiec, od wyjaśnienia, po co się w ogóle w to bawić, dlaczego nie dałoby się tego prościej. Więc tak,
Skąd wziąć te kanabinoidy? Jedna możliwość jest taka, wyekstrahować je z rośliny, z konopi indyjskich. Natomiast z tym są pewne problemy. Po pierwsze, roślina ta jest nielegalna. Czyli nawet w pewnych krajach, w których przydałyby się te kanabinoidy i jest legalne ich stosowanie, nie wolno tej rośliny hodować. Czyli taka trochę niewygodna sytuacja dla naukowców, którzy chcą z tego korzystać. Druga rzecz jest taka, że ich jest bardzo dużo. Różne źródła mówią różnie, ale ja taką przeglądówkę znalazłem, na przykład, w której stwierdzono, że w jednej roślinie znaleziono 113 różnych kanabinoidów. No i to jest problem, dlatego że w idealnej sytuacji mielibyśmy produkt czysty. Chcemy na przykład wyłącznie THC albo wyłącznie kanabidiol, tak? Wtedy to by się najwygodniej stosowało w medycynie. Są oczywiście ekstrakty, czyli są produkty farmakologiczne, które jakby jest opis ekstrahowania z danej rośliny i wiemy, że tam jest dużo różnego typu związków. Oczywiście, że tak jest. Natomiast idealnie by było, gdybyśmy mieli substancję czystą. No, więc te metody naturalne nie są jakieś tam szczególnie korzystne, szczególnie wygodne, no to czemu nie metoda syntetyczna, czyli synteza de novo, tak mówię, od zera albo z jakiegoś fajnego prekursora, po prostu synteza normalną metodą syntezy chemicznej. Okazuje się, że te kanabinoidy są jednak dosyć skomplikowane strukturalnie, to po prostu nie jest proste. Więc drożdże. I teraz jak się robi tego typu rzecz przy pomocy takiego laboratorium biochemicznego, jakim jest komórka żywa. Więc ja Wam pokazuję rzadko diagramy chemiczne wczytamy naturę. One wyglądają strasznie i pewnie mało ekscytująco, ale wczujcie się, o co tu chodzi tak naprawdę. Pomyślcie o tym jako o przepisie na budowanie jakiejś konstrukcji z Lego. Na dole mamy jakieś kanabinoidy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy THC, tu mamy CNB, czyli kanabidiol. To jest coś, co chcemy uzyskać. I teraz rozumowanie ogólnie rzecz biorąc jest takie. Poszukajmy po pierwsze w komórce drożdży czegoś najbardziej podobnego, czyli jeżeli drożdże już umieją coś wytworzyć, to posłużymy się tym, żeby nie musieć za dużo kombinować. Jest tak zwany szlak mewalonowy, to jest ten zaznaczony kolorem pomarańczowym. To jest cykl reakcji prowadzących do powstania tego otóż związku. I ten związek już jest. Czyli ten związek, wiemy, że może być wyprodukowany przez drożdże. Tymczasem jak przyjrzymy się temu związkowi, to jest taki związek, on ma skrót CBGA, to jest prekursor bardzo wielu kanabinoidów. I jak przyjrzeć mu się jakby od strony takiej strukturalnej, to zauważcie, że ten ogonek tutaj, to jest dokładnie to samo, co ten związek. To są tak zwane izoprenoidowe jednostki. To są z takimi bocznymi odgałęzieniami. To są izoprenoidy. Więc ogólnie rzecz biorąc, ten ogonek mamy już załatwiony, więc trzeba by wytworzyć tę część, czyli konkretnie to, ten związek. Już pomijam te nazwy chemiczne, bo chodzi o to, żebyśmy się wczuli w samą logikę. Czyli to potrafią drożdże uzyskać, więc gdybyśmy uzyskali to i znaleźli enzym, który je połączy, bingo. No więc jaka jest jakby logika? No to jak możemy wyprodukować to? Znajdziemy coś, co w komórce drożdży występuje, w tym wypadku to jest cukier, galaktoza, i przeprowadzimy ten cukier przez kolejne reakcje chemiczne, po prostu doklejające do tego związku, czy też modyfikujące go krok po kroczku kolejne rzeczy, tak żeby go uzyskać. I to jest bardzo skomplikowane, ale sama logika jest tak prosta. Czyli wymyślamy ścieżkę, to są zawsze drobne modyfikacje. Coś zostanie rozerwane, coś zostanie doklejone, coś zostanie tam zizomeryzowane, czyli zostanie zamienione coś tam. No i tyle, jest kombinowane. I teraz skąd wziąć te enzymy? Bo w komórkach żywych każda reakcja chemiczna jest przeprowadzona przez jakiś enzym. Zewsząd. Czyli wymyślamy sobie jakąś ścieżkę, no to teraz potrzebujemy, żeby tu zostało doklejone coś tam. Gdzie są takie enzymy? Szukamy po bazach danych. No i szukamy po bazach danych różnych roślin. Więc w tym wypadku na przykład znaleziono, że w chmielu, normalnym chmielu zwyczajnym, humulus, jest jakiś enzym, który by się do tego nadawał. No to co my robimy? To bierzemy ten gen z chmielu, wycinamy go, wklejamy go do drożdży i patrzymy, co się będzie dało. Czyli wklejamy go w to miejsce genomu, które wiemy, że będzie odczytywane, i patrzymy, co się będzie działo. I przy odrobinie szczęścia dzieje się to, co się powinno dziać, czyli ten gen jest odczytywany, powstaje ten enzym, przeprowadza tę reakcję i my patrzymy metodą chemii analitycznej, że faktycznie w tej komórce jest ten związek, ten kolejny krok.
No to świetnie, jesteśmy krok do przodu, szukamy dalej i dalej i dalej. I cały ten artykuł to jest taki opis tej takiej właśnie zabawy. Czyli wymyślamy, jaki następny krok jest potrzebny, jaki jest do tego enzym potrzebny i w związku z tym, w jakiej roślinie może występować. Czasami to były bakterie, korzystali z jęczmienia, korzystali z ryżu, z rośliny ryż, korzystali właśnie z chmielu, z innego typu konopi, po prostu co się nadawało, to korzystali, wklejali i patrzyli, czy będzie działać, aż uzyskali ten związek. Tyle. Powstał taki właśnie drożdż. Powstały takie drożdże z taką, to się mówi, taką kasetą. To jest taka kaseta genów, czyli zbiór genów jeden za drugim, to się wkleja, to jest taki gotowy zestaw genów, który prowadzi te kolejne reakcje i już. Więc ostatecznie uzyskują ten prekursor i w tym momencie na jego podstawie to już jest czasami jeden enzym wymagany, kanabinol, uzyskiwany. Puh. Teraz jakie są tego korzyści? No, pierwsza korzyść jest taka, że drożdże są znane i bezpieczne, czyli nam nie wytną jakiegoś numeru, ta biochemia jest bardzo dobrze znana, ale druga korzyść, o której mówię, jest taka, że bardzo łatwo jest na tej podstawie robić nowe, nieznane jeszcze kanabinoidy i je testować, dlatego że to jest cała duża rodzina związków chemicznych i fajnie by było mieć taki jeden system pozwalający na szybkie wprowadzanie pewnych modyfikacji. A tutaj dodamy jeszcze jakąś tam resztę metylową, a tutaj coś przekręcimy. I ogólnie rzecz biorąc, oni to pokazują w tym artykule, syntetyzując 5 różnych kanabinoidów, z czego kilka, teraz już chyba 2 czy 3 to są takie, których ogólnie rzecz biorąc jeszcze nie syntetyzowano w ten sposób, czyli wiadomo jest, że jest coś takiego, ale jeszcze w ogóle się tego nie udało syntetyzować i teraz to mamy w stanie czystym, można to testować, można to badać, można to sprawdzać. I tak, proszę Państwa, wygląda dzisiejsza technologia genetyczna. Mi się bardzo podoba, bo to nie jest taka czysta technologia. Ja mówiłem o syntezie chemicznej parę odcinków temu, takiej, no, w warunkach laboratoryjnych. Tutaj mamy drożdże, czyli wykorzystujemy organizm żywy, żeby nam produkował to, czego potrzebujemy. Nie wiemy na razie, jakie będą tego skutki ekonomiczne. Czy to będzie dzięki temu tańsze, czy to będzie dostępniejsze. No, wiemy jedno natomiast. Drożdże są legalne we wszystkich krajach świata. W związku z czym te związki chemiczne dla potrzeb medycznych będzie można legalnie we wszystkich krajach świata syntetyzować. A o to chodziło od samego początku, prawda?